Dzień dobry dyrektorze, dzień dobry wszystkim członkom władz miasta i uczestnikom konferencji. Więc właśnie to swoje wystąpienie zatytułowałem Lokacja miasta Mielca, nowe fakty, nowe interpretacje. I właściwie no, wydaje się dosyć oczywiste, że z okazji konferencji zorganizowanej z powodu rocznicy lokacji miasta Mielca i to jeszcze dosyć okrągłej, bo 550, taki temat się pojawia, ale oczywiście to samo w sobie jeszcze może nie byłoby aż takie istotne, gdyby nie pewne nowe właśnie, nowy fakt, czy też, a zwłaszcza nowe interpretacje, które z tą okolicznością się wiązały. I możemy spojrzeć na ten proces dużo, dużo lepiej. Ja pozwolę sobie, mam nadzieję, że to już będzie bez problemów, uruchomić prezentację, która będzie mi towarzyszyła. To jeszcze raz, tak powiem, może na spokojnie, jeszcze raz witam wszystkich uczestników konferencji i chciałbym zacząć właśnie już tym, mam nadzieję, że już bez problemów z prezentacją. Proszę Państwa, dwie kwestie jakby tutaj pojawiły się w momencie, czy dwa powody takiego, a nie innego wystąpienia. Po pierwsze to okoliczność, żeby okazja, możliwość, żeby uporządkować dotychczasową wiedzę na temat tego całego, no nie tyle aktu, co całego procesu lokacyjnego, bo to tak trzeba określić. Wbrew pozorom w przypadku Mielca jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy dosyć dużo informacji na ten temat. W kontekście wielu osad miejskich, miasteczek, których czasami trzeba doszukiwać się jakichś informacji pośrednich, tak, o budować jakiś przedział czasu, aquo ad quem, jakiś zakres dat, którym tą lokację możemy umiejscowić. W przypadku Mielca mamy sporo informacji, mamy sporo konkretnych informacji, ale z drugiej strony ta ilość informacji, ta liczba informacji wydaje się aż trochę zaciemniać obraz, tak? On staje się trochę może dla niektórych mniej czytelny, mniej jasny i stąd też historycznie rzecz ujmując były różne interpretacje co do faktycznego tego początku obchodzenia rocznicy, bo kiedyś obchodzono już w 1957, o ile dobrze pamiętam, też obchodzono, czyli w związku z innym etapem tego procesu lokacyjnego. Było tu pewne zamieszanie, o jaki rok chodzi, czy o rok 1457, czy o rok 1470. Tak naprawdę, więc tutaj pierwsza sprawa to chęć uporządkowania tej wiedzy, jakby ułożenia też jej w pewnym kontekście czasów, o których będziemy mówili, czyli XV wieku. A druga kwestia, no to właśnie owe nowe fakty i nowe interpretacje, jakie się z tym wiążą. Proszę Państwa, żeby cały ten kontekst zrozumieć lokacji również między innymi Mielca, ale też wielu innych miasteczek w tej części Polski. Ta schematyczna mapka przedstawia najstarsze lokacje miejskie na terenie tej południowej Małopolski, czyli części dawnych województw, historycznych województw krakowskiego i sandomierskiego. Przypominam, że Mielec, okolice, dzisiejszy cały powiat mielecki znajdował się historycznie na ziemi sandomierskiej, a później w województwie sandomierskim. I teraz te najciemniejsze, te ciemnozielone kwadraty, to są miasta założone jeszcze w XIII wieku. Jeszcze w wieku XIII przede wszystkim widzimy tutaj, że te miasta powstawały na lewym brzegu Wisły, wzdłuż bardzo starego szlaku handlowego z Krakowa w kierunku Zawichostu i dalej w kierunku Rusi. W kierunku Rusi Kijowskiej. To jest najstarszy, ewidentnie jest tutaj związek z tym najstarszym traktem, ruchliwą trasą handlową, przy której powstały miasta różne. Książęce, jak Połaniec, prywatne, jak Pacanów, czy też należące do duchowieństwa, jak Opatowiec, czy Nowe.
Kilka miast na południe od Wisły, zwykle przy starych grodach, jak Wojnicz, Biecz i przy nowych miastach górniczych, ale ta sieć była na południu, na terenach podgórskich, zalesionych, dużo, dużo rzadsza. Ewentualnie może mieć związek też z traktem handlowym w kierunku Węgier. Zielone, jasnozielone kropki to są miasta, które powstały na fali osadniczej przede wszystkim za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, czyli generalnie do roku 1370, do śmierci tego władcy. Widzimy tutaj wysyp tych lokacji miejskich, nie tylko oczywiście królewskich, ale również mamy tu lokale prywatne i instytucji duchownych, ale przede wszystkim tutaj to no, bez wątpienia król narzucał tutaj ten tryb działania. Mnóstwo widzimy tutaj lokacji. Zaroiło się miasteczkami właśnie cały obszar podgórza właśnie południa Polski, dotąd słabo w ogóle zurbanizowany, zasiedlony. I może tu jest nawet to mniej czytelne, ale przede wszystkim te miasta zakładane były wzdłuż szlaku, też nowego szlaku handlowego w kierunku Krakowa, przez Tarnów, Rzeszów, w kierunku Lwowa, czyli jakby szlak również na Ruś, ale o przebiegu bardziej południowym, wzdłuż między Kotliną Sandomierską a Pogórzem Karpackim. I teraz ten obraz nam tutaj coś też pokazuje. Właśnie widzimy już mocno zurbanizowany obszar na północ od Wisły, na lewym brzegu rzeki Wisły. Widzimy no, zurbanizowany tutaj cały obszar podgórza i widzimy tutaj pewne białe plamy. I nas oczywiście interesuje ta plama tutaj wzdłuż dolnego biegu Wisłoki, która się wyraźnie rysuje. Jest to obszar jeszcze wówczas absolutnie niezurbanizowany. Kolejna mapa pokazuje drugą falę lokacji w Małopolsce. Jest to okres już późnego średniowiecza, po panowaniu Kazimierza Wielkiego. I tutaj obraz ulega niewielkim korektom. Wypełnia się część białych plam, które widzieliśmy na poprzedniej mapie. No i między innymi pojawiają się w tym szerokim okresie trzy miasta nad Dolną Wisłoką, dzisiaj leżące na terenie powiatu mieleckiego. A jeśli wrócimy jeszcze do poprzedniej mapy, no właśnie. Dlaczego ta biała plama, dlaczego ona się tutaj później wypełnia? Otóż niewątpliwie, żeby miasto zafunkcjonowało, średniowieczne miasto, żeby zafunkcjonowało, wymagane były spełnienia jakby dwóch warunków generalnie, w dużym uproszczeniu. Po pierwsze, takie miasteczko, miasto musiało posiadać wiejskie zaplecze o dobrze rozwiniętej gospodarce pieniężnej. Znaczy nie tylko musiało być położone na terenie zaludnionym, zamieszkałym oczywiście, ale jeszcze owe tereny wiejskie musiały funkcjonować już na płaszczyźnie gospodarki pieniężnej. Czyli dokonywać wymiany, dysponować po pierwsze pewnymi nadwyżkami produkcyjnymi, a po drugie funkcjonować właśnie w obszarze już wymiany pieniężnej, z użyciem pieniądza, czyli mówiąc inaczej, musiały być też zorganizowane, jakby zaplecze wiejskie musiały być zorganizowane na zasadach prawa niemieckiego, którego właśnie lokacje, którego właśnie organizacja wsi opierała się w dużej mierze na czynszach pieniężnych, czyli na funkcjonowaniu pieniądza. Chłopi musieli płacić czynsze pieniężne swoim panom feudalnym, a więc żeby musieli je zapłacić, musieli coś sprzedać na lokalnym rynku, no i w tym momencie pojawiają się miasteczka, które właśnie tę konieczność zdobycia pieniędzy zaspokajają, ponieważ chłopi sprzedają tam swoje nadwyżki, kupują oczywiście też produkty lokalnego rzemiosła, no i też mogą oczywiście uzyskać środki na zapłacenie czynszu pieniężnych. Ten czynsz pieniężny to jest istotnym elementem przebudowy wsi, osadnictwa na prawie niemieckim i właściwie niezbędnym warunkiem dla powstania miasta. I drugi element powstania, niezbędny dla powstania miasta, czy bardzo ważny może, już nie, nie, nie,
to jednak położenie przy jakimś szlaku kupieckim. To nie musi być jakiś największy, najbardziej kluczowy szlak, najważniejszy, ale jakiś ruchliwy szlak kupiecki, który łączy różne kraje, bądź przynajmniej regiony w danym kraju, który pozwala uczestniczyć tej osadzie miejskiej również w handlu wielkim, przynajmniej jako element obsługi tego handlu, tak? Miejsce, gdzie można się zatrzymać, a również gdzie ewentualnie kupiec z dalszych stron może nabyć jakieś dobra, które są w okolicy produkowane, których jest nadmiar i może je sprzedać gdzie indziej. Czyli również jakieś cząstkowe chociażby, w jakimś niewielkim stopniu, ale partycypowanie w handlu większym, na większą skalę. I więc jeżeli wrócimy do tych mapek, to przekonamy się, że powstanie tych trzech miasteczek tutaj w dolnym biegu Wisłoki wiąże się ewidentnie z uruchomieniem szlaku handlowego wzdłuż Wisłoki. On jakby pojawił się naturalnie, bo jeżeli zobaczymy, że mamy na południu rozwiniętą gęstą sieć miast i mamy miasta również gęstą sieć miast na północy, na północ od Wisły, to siłą rzeczy będą te obszary ciążyły też do siebie, żeby jakieś połączenia między sobą powstały, tak? Między okolicami Pilzna, Jasła, a okolicami Połańca, czy Koprzywnicy, czy Sandomierza, Opatowca, innych dalej na północ od Wisły położonych osiedli miejskich. Oczywiście więc taki szlak na pewno funkcjonował dużo wcześniej, niż mamy to poświadczone w źródłach, ale właśnie wiemy, że w czasach panowania Łokietka ów szlak wzdłuż Wisłoki został uruchomiony dla kupców sandomierskich, a później został otwarty dla wszystkich kupców i generalnie obsługiwał ruch handlowy nie tylko z południa Polski, ale również z terenu Węgier w kierunku północnym przez Opatowiec, nawet do Torunia był jakimś takim bocznym szlakiem, który pozwalał przynajmniej niektórym kupcom ominąć Kraków, zwłaszcza kupcom sandomierskim, którzy mieli specjalny przywilej potem. Więc żeby miasta powstały, generalnie podsumowując, musiało istnieć wiejskie zaplecze, ale już zorganizowane na nowych zasadach, w oparciu o gospodarkę pieniężną, w oparciu o czynsz pieniężny, czyli musiały być no, nawet nie tyle lokowane, bo to osadnictwo tutaj w okolicy Mielca jednak jest dosyć stare, ale przynajmniej relokowane, czyli jakby zorganizowane właśnie według nowych zasad. No i musiało jakby powstać te połączenia międzyregionalne, handlowe z innymi okolicami, aby również to miasto przejęło te pewne funkcje handlowe szersze, a nie tylko lokalnego centrum wymiany. Ale był jeszcze jeden warunek, też istotny, który akurat w obszarze właśnie Dolnej Wisłoki, na terenie dzisiejszego powiatu mieleckiego, musiał zaistnieć. Otóż na tym obszarze dominowały dobra prywatne, rycerskie, można władcze, trochę było dóbr królewskich, właśnie zwłaszcza na północy, okolice Tuszowa, Padwi. Nie było prawie w ogóle, albo bardzo niewielkie były to posiadłości instytucji duchownych. Ponieważ pierwszymi, którzy w ogóle dokonywali dzieła przebudowy gospodarki wiejskiej i miejskiej, właśnie na zasadach prawa niemieckiego, byli przede wszystkim władcy, a w drugiej kolejności instytucje duchowne, a dopiero na końcu rycerstwo i możnowładztwo, a zwłaszcza średnie i drobne rycerstwo, to można powiedzieć, że to była pewna przyczyna opóźnienia tych procesów w tym rejonie Dolnej Wisłoki. Być może wszystkie te elementy zaistniały, czyli późne wykształcenie się tych szlaków handlowych, ale też właśnie ten element braku tutaj zwartych kompleksów dóbr rycerskich, możnowładczych we wcześniejszym okresie powodował, że to zjawisko było opóźnione. Ponieważ generalnie, zwłaszcza w tym wcześniejszym okresie, miasta powstawały jako centra większych kompleksów majątkowych, większych kompleksów dóbr. Trudno sobie wyobrazić, żeby rycerz, drobny rycerz, posiadający, nie wiem, jedną wioskę czy dwie, lokował w niej od razu miasto. Jednak dla pewnego też bezpieczeństwa, dla pewnego poczucia
że to przedsięwzięcie się uda, dobrze było je zlokalizować w centrum większego kompleksu dóbr. I pięknie o tym pisze, ciekawie o tym pisze jeden z historyków, profesor Wroniszewski, właśnie, że zwłaszcza w wieku XV, zwłaszcza to średnie rycerstwo sandomierskie, naśladując też nieco wcześniejsze działania możnowładców, takich jak Tarnowscy, którzy lokowali Kraków, przepraszam, Tarnów za panowania Łokietka, próbują właśnie w ten sam sposób budować swój prestiż, pozycję swojego rodu. Po pierwsze, zakładając, fundując zwarty kompleks dóbr, czyli złożony z co najmniej kilku wsi. W tym kompleksie dóbr trzeba było ulokować również własną parafię. Parafia była wówczas bardzo ściśle związana z założycielem, który stawał się patronem, który miał wpływ na obsadę, właśnie kto zostanie proboszczem i tak dalej, i tak dalej. Więc to był bardzo silny związek między kompleksem majątkowym a parafią. Oczywiście też w ten kompleks dóbr stawał się, o który tak rycerstwo dbało, stawało się, wybierano tam sobie jakiś ośrodek rezydencjonalny, budowano dwór o charakterze obronnym. No i często właśnie mniej więcej w tej kolejności zakładano już, kiedy ten ośrodek funkcjonował jako pewna sprawna jednostka, również gospodarcza, zakładano tam miasta. Tak? To były te elementy bardzo ważne dla prestiżu budowania pozycji właśnie rycerstwa o jeszcze takiej niepozycji możnowładczej, które aspirowało do wyższych urzędów, do wyższej pozycji. I proszę Państwa, doskonale to widzimy na przykładzie w ogóle miast, nie tylko Mielca, ale na przykładzie miast regionu mieleckiego. Najstarsze założone miasto to Żochów, pisane właśnie jeszcze w okresie staropolskim przed Zetkrowką, którego dzieło założenia przypada możnowładczemu rodowi Tarnowskich. I ten proces przypada na panowanie Ludwika Węgierskiego, czy końcówkę panowania Ludwika Węgierskiego. Też najpierw mamy informację o skupowaniu wsi w okolicy Żochowa, o przenoszeniu ich na prawo niemieckie, o założeniu parafii, prawdopodobnie wraz właśnie z to akurat prawdopodobnie wraz z lokacją również miasta. Podobnie wyglądało to w Przecławiu. Tutaj akurat mamy mniej konkretnych informacji, tutaj jest więcej spekulacji i one się trochę różnią, co kiedy pisano, że ta lokacja może być bardzo stara. Nie, ona nie mogła być bardzo stara, ponieważ wiemy, że do początku wieku XV Przecław był podzielony między kilku właścicieli. To nie sprzyjało tutaj budowaniu takiego zwartego centrum kompleksu majątkowego, ale wiemy właśnie, że ten proces się dział na przełomie XIV i XV wieku z udziałem Jana Ligenzy, Herbu Pułkowic i przypuszczam, że w roku 1411 proces budowania kompleksu majątkowego wokół Przesławia się zakończył. Parafia istniała już dużo wcześniej akurat w tym przypadku. Akurat Jan Ligenza w rocznikach Długosza przy opisie bitwy pod Grunwaldem występuje jako Jan Przesławia, co bym interpretował właśnie jako podkreślenie zakończenia budowy tego kompleksu majątkowego i być może była to okazja, żeby Jan Ligenza, który zasłużył się w bitwie pod Grunwaldem, uzyskał przywilej lokacyjny dla Przecławia, bo wiemy, że Jan Ligenza zmarł na początku bodajże 1418 roku, a w 1419 Przecław jest już wymieniony jako miasto, więc ten proces prawdopodobnie przypada, założenia Przecławia jako miasta przypada na drugi, generalnie na drugą dekadę wieku XV. Mamy tutaj już więc dwa miasta, no i pytanie, czy pojawia się przestrzeń na kolejne, na trzecie, ale widzimy, że to w okolicach Mielca ten proces zaczyna się z pewnym opóźnieniem w stosunku do tego, co działo się wokół Żochowa czy Przecławia, ponieważ widzimy, że początek budowy zwartego kompleksu dóbr zaczyna się wokół Mielca w 1405 roku. Znany jest dokument podziału tych dóbr między braci. Po śmierci trzeciego z braci, dwaj bracia pozostali, synowie Paszka Trestki, dzielą się majątkiem w ten sposób, że generalnie powstaje duży kompleks majątkowy wokół Mielca należący do Jana z Gierczyc, ale również Jana tytułowanego też czasami Janem z Mielca. Ten kompleks majątkowy obejmuje wsie Dutów,
to jest dzisiaj część Rzędzianowic, Rzędzianowice same, Trzciane i dwie wsie, które dzisiaj składają się na Wolę Mielecką, wcześniej Długą Wolę, czyli Bożyszowice i Lasocice oraz sam Mielec. Oraz sam Mielec. Więc mamy tutaj już całkiem spory, no, dosyć dogodnie położony kompleks dóbr, bo on leży w dolnym biegu Wisłoki na terenach stosunkowo żyznych, stosunkowo prawie trudnych do uprawy, bo gleby są ciężkie, są to mady nadrzeczne głównie, ale dosyć żyzne. Własna parafia powstaje jeszcze została założona przez ojca Jana z Mielca, Jana z Gierczyc, czyli przez Paszka Trestkę gdzieś w latach, około w latach mniej więcej 60. wieku XIV, więc tutaj mamy sprawę załatwioną. Mamy ośrodek dóbr, mamy parafię. Wiemy, że też, że powstała tutaj rezydencja, co najmniej była to rezydencja Jana z Mielca, no, gdzieś na brzegu Wisły na pewno, gdzieś w okolicach późniejszego zamku, aczkolwiek dokument, o którym jeszcze będę mówił, on mówi o pewnym przeniesieniu tej rezydencji w późniejszym czasie z terenu jakiejś wyspy na Wisłoce, prawdopodobnie na późniejsze, zdaje się, miejsce, ale to jest w tym momencie mniej tutaj ważne. No i czego brakuje właśnie jeszcze, żeby ten prestiż tej rodziny Herbugryw Mieleckich, już zaczynającą się coraz częściej tytułować Mieleckimi, żeby ten prestiż podnieść, on tutaj Mieleccy się tytułują właśnie często jeszcze z Gierczyc, to była jakaś posiadłość naprawdę chyba rodowa ich stara w okolicach Opatowa, Sandomierza, ale tam nie zbudowano większego kompleksu dóbr. Tam było mnóstwo, nawet w jednej wsi często, udziałów różnych gałęzi rodu Gryfitów. Natomiast właśnie wokół Mielca zbudowano zwarty kompleks właśnie należący do jednego przedstawiciela tejże rodziny. Więc brakuje jakby miasta. Brakuje w tym momencie już tylko miasta, żeby zbudować w pełni funkcjonalny kompleks należący do średnio zamożnego rycerstwa, aktywnego lokalnie jeszcze w ziemi sandomierskiej, ale aspirującego do wyższej pozycji, do wyższej roli. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do zasadniczej części rozważań. Jak w ogóle powstawało miasto w owym czasie? I teraz mamy sytuację, która nam tutaj, mam nadzieję, że wyjaśni ten, no, proces powstawania również Mielca. Znaczy, przede wszystkim, jeżeli władca chciał założyć miasto w swoich własnych dobrach, sprawa była prosta. Dysponował obszarem, dysponował terenem, zawierał po prostu umowę z osobą, która stawała się tak zwanym zasadźcą i organizowała ten proces od strony, no, finansowej i technicznej. A następnie zostawała, no, wójtem w mieście, który dziedziczyło wójtostwo otrzymane w nagrodę za ten wysiłek lokacyjny. Ale w miastach na obszarach prywatnych dóbr, czy kościelnych, czy prywatnych, proces był bardziej skomplikowany. Najpierw właściciel tego terenu, czyli rycerz, możnowładca, musiał uzyskać królewską zgodę na założenie miasta, które w ogólnych tylko zarysach mówiło, jak to ma wyglądać, czyli jaka będzie nazwa, jaki będzie okres zwolnień podatkowych, jakie prawo, jaki typ prawa będzie nadane, ponieważ to był przywilej wyłącznie monarszy. Prawo zakładania miast przysługiwało, było to regale monarsze, królewskie. Tylko król mógł zakładać miasta, no ewentualnie właśnie zezwolić osobie prywatnej, rycerzowi, możnowładcy, na założenie we własnych dobrach. Czyli zezwolenie jako ważny warunek wstępny. I dopiero ten właściciel terenu po uzyskaniu zezwolenia mógł, już od niego zależało, kiedy, w jakim czasie zawrze kontrakt, umowę z kimś, kto ten proces lokacyjny faktycznie zrealizuje, że on nada mu moc prawną, wypełni go pełną treścią, określając już dokładnie obowiązki mieszczan, ich obszar miasta, wysokość czynszów dla samego siebie, tak, które będzie korzyści, które będzie czerpał z miasta i tak dalej. I teraz mamy przykłady, że ten proces czasami też niekiedy w rzeczywistości poprzedzało takie funkcjonowanie tej osady już jeszcze bez uzyskania praw miejskich jako faktycznej osady targowej. Jeżeli to była wieś parafialna, ona przyciągała zwłaszcza w niedzielę, a nawet i w sobotę z uwagi na odległości, jakie często, wielkość parafii, często chłopi przybywali nawet w sobotę wieczorem, żeby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, więc tutaj często taki ośrodek już wcześniej funkcjonował, jeżeli był dobrze położony, jako quasi osada targowa. Widzimy to doskonale na przykładzie tej Zakliczyna,
nad Dunajcem, który wiemy, mamy tutaj sporo informacji powstał w wieku XVI, ale wiemy, że funkcjonował jeszcze jako wieś Opatkowice, jako wieś targowa. Były skargi mieszczan z Czchowa na funkcjonowanie tego targu we wsi Opatkowice. Potem mamy informacje o przywileju lokacyjnym wystawionym przez Zygmunta Augusta w 1557 roku i bardzo szybko, już rok później, mamy akt lokacyjny wystawiony przez właściciela bodajże Spytka Jordana, Wawrzyńca Spytka Jordana, o ile tutaj dobrze pamiętam, ale nie jest to może najistotniejsze w tej kwestii. Teraz więc tak to mogło wyglądać. Oczywiście mogło też być sytuacje, że ten proces się przedłużał. Na przykład w Dębicy on był bardziej skomplikowany. Pierwszy przywilej uzyskała Dębica w 1358, ale został on odnowiony w latach 70. XIV wieku, więc to zjawisko, mamy też inne informacje, że z innych miejscowości, że to niekiedy trwało znacznie dłużej. Ostatnio czytałem takie opracowanie dotyczące bodajże Strzyżowa czy też Czódca, gdzie to wynikałoby z tego, że ten proces był bardzo rozłożony w czasie między właśnie wydaniem zezwolenia królewskiego, a faktyczną decyzją właściciela o lokacji miasta. Generalnie no, możemy to porównać, jeżeli to już trochę jest przykład mało aktualny, ale jeżeli ktoś dawniej, zwłaszcza proces no, inwestycyjny przebiegał tak, budowlany przebiegał przecież w ten sposób, że najpierw trzeba było uzyskać warunki zagospodarowania, tak zwaną WZ-kę, czyli warunki zagospodarowania terenu. I to się uzyskiwało i to nie oznaczało jeszcze oczywiście inwestycji. Dopiero później pozwolenie na budowę było faktyczną jakby konsumpcją tegoż pozwolenia wydanego przez władzę. I teraz jak już doszło to w praktyce, jak to wyglądało w przypadku Mielca i co wiemy, tak? Co wiemy? Co dotąd wiedzieliśmy przede wszystkim. Więc oczywiście to, o czym już mówiłem, że Paszko Treska już w wieku XIV ufundował parafię, prawdopodobnie w latach 60. Na początku była ona bardzo niewielka, obejmowała na pewno tylko Mielec i być może jeszcze jakąś okoliczną wieś, nie wiem, może Złotniki dzisiejsze. W 1405 Jan z Mielca, Jan z Gierczyc, zwany też Żukiem, objął dobra mieleckie, zbudował właśnie, skoncentrował w swoim ręku w wyniku podziałów rodzinnych. Wsie, o których tutaj mówiłem i które Państwo widzieli na mapce, położone głównie na wschód i na północ od Mielca. W 1460 mamy informację, że parafia mielecka w wyniku procesu między proboszczami oczywiście, ale na pewno nie bez udziału samych mieleckich, powiększona została o Dutów, Rzędzianowice i Trzciane. Te wsie pierwotnie nie należały do parafii w Mielcu, należały do parafii w Książnicach, która była starsza, rozleglejsza, ale widzimy tą próbę koncentracji również. Prawdopodobnie te starania trwały co najmniej kilka lat, zanim zostały uwieńczone sukcesem w 1460 roku. Widzimy ten proces koncentracji, aby właściciel skoncentrował w swoim ręku i no, własność obszaru, jak też i parafia, której był patronem, aby rozciągała się na mniej więcej ten sam obszar. Nie udało się długiej woli, czyli dzisiejszej woli mieleckiej przyłączyć wówczas. Ona pozostała w parafii księżnickiej, natomiast te wsie dalej położone od Mielca zostały do parafii przyłączone. I wreszcie mamy oczywiście znaną informację. No, wprawdzie ta informacja się nie pojawiła jeszcze dobrze, precyzyjnie w pierwszym tomie dziejów Mielca, ale już w trzecim jest dokładnie to wyjaśnione, że w marcu 1457 roku Jan Mielecki uzyskał od Kazimierza Jagiellończyka zezwolenie na lokację, tak? Możliwość założenia miasta we własnych dobrach. Konkretnie właśnie miało to być założone miasto we wsi Mielec, a miasto się miało nazywać Nowy Targ. Nowy Targ, a faktycznie te targi miały odbywać się w sobotę, miały być przyznane miastu dwa jarmarki, czyli dwa dni handlowe na ten handel większy, na handel ponadlokalny, który wykraczał poza kontakty z lokalnymi osadami, czyli liczono, że miasto przyciągnie jednak też kupców z dalszych stron. No a targi były przeznaczone dla kontaktu przede wszystkim z okoliczną ludnością wiejską, odbywały się w trybie tygodniowym. Więc mamy zezwolenie, mamy możliwość wystawioną dla Jana Mieleckiego, do jego dóbr, do jego wsi Mielec, na lokację miasta. A wiemy, i dlatego się też dzisiaj spotykamy, że ów dokument, akt lokacyjny wystawili dopiero jego synowie 18 listopada
1470 roku, 13 lat później. 13 lat później od wydania królewskiej zgody. I nie mamy wątpliwości, że w międzyczasie nie było jakiejś nowej, jakiejś innej królewskiej zgody. Nie. Oba dokumenty się przechowały, prawdzie w kopiach, ale się przechowały. Skoro były przechowywane, to one były podstawą tych działań prawnych i faktycznych. Czyli możemy mieć pewność, że bracia wystawili, prawdzie nazwa miała już miasta brzmieć Mielec, nie Nowy Targ jak pierwotnie, ale nie mamy wątpliwości, że było to w oparciu o to wcześniejsze zezwolenie. Ono było aktualne, wystawione przez tego samego władcę. Gdyby jeszcze władca umarł, to jeszcze być może właściciele staraliby się o nowe zezwolenie, ale władca był cały czas ten sam, Kazimierz Jagiellończyk, więc niewątpliwie na bazie tego wcześniejszego zezwolenia sprzed 13 lat doszło do założenia, dopiero do. Ale pytanie dlaczego? Dlaczego dopiero? Dlaczego 13 lat zajęło Mieleckim faktyczne założenie miasta, zorganizowanie osady, zorganizowanie gminy przede wszystkim, czyli tej samorządowej, autonomicznej gminy miejskiej, z jaką były miasta lokowane w średniowieczu. I tu pojawiają się miejsce na nowy fakt właściwie, przesadnie mówię o nowych faktach, o jeden konkretny fakt. Proszę Państwa, to jest informacja o dokumencie z 1416 roku. Ten dokument, on trochę był znany, troszkę błędów popełniono przy jego interpretacji. On się pojawia, informacja o nim w artykule o Mieleckich w trzecim tomie Dziejów Mielca. Ja osobiście próbowałem odnaleźć oryginał, nie tyle oryginał, co kopiarz, w którym ten dokument jest zawarty, XVII-wieczny kopiarz dokumentu. 20 lat temu szukałem go w Kielcach, bo takie były namiary na niego. Dopiero niedawno profesor Kiryk odszukał faktycznie, że ten kopiarz w oryginale istnieje, przechowany jest w Sandomierzu, ale wcześniej okazało się, że no są też mikrofilmy, funkcjonował też w postaci mikrofilmów, więc można było do niego dotrzeć, aczkolwiek niezwykle było trudno. A dokument jest ciekawy i ważny. Oczywiście sednem dokumentu jest to, że Jan z Mielca, Jan z Gierczyc, ten, który zbudował kompleks majątkowy wokół Mielca, nadał sołectwo w Dutowie i Rzędzianowicach Mikołajowi Kachni, czyli zorganizował tą wieś na zasadach prawa niemieckiego. Tak? Jest wyraźnie tam powiedziane, że ona uzyskuje prawo, ma się rządzić prawem magdeburskim, prawem niemieckim. Jest sołtys, który miał za zadanie przebudować tą wieś, zorganizować właśnie istniejące osady oczywiście na nowych zasadach, czyli w oparciu też o gospodarkę właśnie pieniężną. Mamy dokument wyraźny, ale nie mamy powodów, żeby wątpić, że inne wsie w okolicy, we własnych dobrach, Jan z Mielca zorganizował w podobny sposób. Ten dokument szczęśliwie się przechował z innych wielu powodów, o których tutaj nie ma sensu mówić. Ale prawdopodobnie tak samo to wyglądało w Trzcianie. Na pewno wyglądało tak w Woli Mieleckiej, czyli dawnej, długiej Woli, bo wiemy, że ona powstała z połączenia dwóch wsi, pewnie niewielkich wiosek, aby wzmocnić tą osadę. Pewnie właśnie dlatego ją połączono. Wówczas jeszcze nie, bo w tym dokumencie w 1416 roku mowa jest jeszcze o Bożyszowicach i Lasocicach, jeszcze nie ma mowy o Długiej Woli. Ale w tym dokumencie jest jeden interesujący fragment. Otóż pewien fragment, aczkolwiek dosyć niejasny, być może są to jakieś opuszczenia wynikające z tego, że kopista coś opuścił. Takie opuszczenia się znajdują w innych miejscach, aczkolwiek są oznaczone i uzupełnione. Być może tutaj ktoś zapomniał to opuścić, żeby ten dokument był jasny, ale ów sołtys w Rzędzianowicach miał między innymi również uzyskać nie tylko różnego rodzaju dobra, majątki w okolicach, samych Rzędzianowicach, bo to było przedmiotem tego dokumentu, ale również dostał między innymi łąkę w Mielcu, wielką łąkę w Mielcu oraz prawo, tak można to interpretować, aczkolwiek tutaj brakuje jakby być może słowa czy dwóch, ale ten element pojawia się tego nadania zaraz po tej wielkiej łące w Mielcu, prawo lokowania krawców, szewców, kowali i jatek rzeźniczych. Prawo umieszczenia no, najprawdopodobniej właśnie w Mielcu, bo gdzieżby indziej, skoro tu funkcjonowała parafia i to był ruchliwy miejsce, gdzie spotykali się różni ludzie, przybywali, lokowania krawców, szewców, kowali i jatek rzeźniczych. Jak to można interpretować? Otóż można to interpretować tylko w jeden sposób, że organizując wsie we własnych dobrach, Jan Mielecki, być może jest to jego następca, kolejny Jan,
organizowali nie tylko przy okazji wsie, przenosili wsie we własnych dobrach na prawo niemieckie, na zasadach gospodarki pieniężnej, ale również tworzyli osadę targową w samym Mielcu. Te nadania dla sołtysa Rzędzianowic, a być może dla innych sołtysów przecież z okolicznych dóbr, ni mniej, ni więcej oznaczały, że ów sołtys może, nie oznaczało to, że tak się faktycznie stało, mógł osadzić tam pewnych rzemieślników, osadników, którzy właśnie wykonywali, skupiali się na aktywności rzemieślniczej. Jatki rzeźnicze ewidentnie mówią, że nam o tym, że próbowano tam stworzyć osadę targową, czyli domyślamy się, że Mieleccy, zanim jeszcze postarali się w ogóle o zezwolenie w 1457 roku, już próbowali ożywić tą osadę przez organizację tam właśnie osadzenie rzemieślników i zorganizowanie faktycznie funkcjonujących targów. Faktycznie funkcjonujących targów. W tym kontekście, przyjmując, że owe miejsce targowe zaczęło funkcjonować właśnie w latach 20., 30., czy najpóźniej 40., no, innego znaczenia nabiera fakt, że w przywileju tym z 1457 roku miasto się miało nazywać Nowy Targ, w odniesieniu do tego, co już istniało prawdopodobnie, czyli jakiegoś istniejącego starego targu. A teraz wydaje mi się, że to również wyjaśnia, dlaczego od zezwolenia do faktycznej lokacji minęło tyle czasu. Po pierwsze oczywiście, że zmarł w międzyczasie Jan Mielecki i jego synowie, którzy tej lokacji faktycznie dokonali, no, byli też małoletni przez pierwsze lata jeszcze po jego śmierci, co oczywiście też mogło opóźnić to zjawisko, ale wydaje mi się, że najważniejszym powodem było to, że ponieważ już tu wcześniej funkcjonowała osada, pewnie przy kościele parafialnym jeszcze tym starym Świętej Trójcy, trzeba było i tam ci sołtysi Rzędzianowic, pewnie i Trzciany, i Długiej Woli, mieli swoje uprawnienia, swoje przywileje, swoje grunty po prostu wręcz. Trzeba było, właściciel musiał te grunty wykupić. To wszystko się musiało odbywać na zasadach, no, zgodnie z legalnie, czyli poprzez wykupienie tych gruntów po to, aby stworzyć przestrzeń na lokacji już nowego miasta, czyli żeby z tej faktycznie funkcjonującej osady zrobić przestrzeń dla rynku, dla ulic, dla sieci uliczek. To wszystko musiało, te tereny musiały być wykupione prawdopodobnie właśnie z rąk owych sołtysów, którzy tam wcześniej prowadzili różnego rodzaju handle, byśmy powiedzieli, biznesy, tak? Więc już kończąc, bo wiem, że chyba zabrałem za dużo czasu, moim zdaniem tak należy wytłumaczyć opóźnienie w lokacji miasta, faktycznie, że ona nastąpiła dopiero w listopadzie 1470, że proces właśnie wykupywania tych różnych jatek rzeźniczych, czy tych rzemieślników, którzy byli osadzani przez sołtysów już być może właśnie od trzeciego, drugiego czy trzeciego dziesięciolecia XV wieku, czyli jeszcze długo, dużo wcześniej przed wydaniem zezwolenia na lokację, po prostu musiał trwać. To musiało być sfinansowane, aby właściciele, czyli mieleccy, którzy nie sami zajęli się lokacją miasta, nie zatrudnili sołtysa już, to był też stosunkowo rzadki jeszcze wypadek, ale sami się tym zajęli, po prostu musiało to wszystko potrwać. A skądinąd wiemy, że owa lokacja była dosyć udana, że to nie była kwestia jakichś tych warunków geograficznych czy innych trudności, które utrudniały przybycie tutaj mieszczan, osadników, ponieważ lokacja była dosyć udana. Już w 1478 roku mamy potwierdzone, że miasto funkcjonuje, że mamy wszystkie urzędy, które są z tym związane, ponieważ mamy też sprawę w krakowskim sądzie prawa niemieckiego o pewien spór prawny właśnie z Mielca się pojawia. Jest to pierwsza informacja o funkcjonowaniu urzędów. W 1488 roku, co więcej, mamy informację, że mieszczanin mielecki Jakub Świder jest zadłużony u patrycjusza poznańskiego i kupca tamtejszego Mikołaja Wildy, czyli mamy poświadczone jeszcze szerokie kontakty, prawdopodobnie handlowe, bądź jakieś może nawet rodzinne, związane z Poznaniem, czyli z Wielkopolską. Więc mamy informację, że miasto funkcjonowało, więc kończąc już, wiemy, że było to przedsięwzięcie udane, przedsięwzięcie zakończone sukcesem, ale którego przygotowanie bardzo długo trwało. Najpierw Mieleccy dbali o to, żeby przetestować niejako, czy osada będzie tutaj miała sens, tak? Czy będzie funkcjonowała, czy będzie ożywionym miejscem dla handlu, dla rzemiosła. Potem uzyskali przywilej, potem musieli przygotować grunt, wykupując uprawnienia wcześniej tam funkcjonujących pewnie sołtysów.
Zresztą no, Rzędzianowcy jako sołtysi Rzędzianowi przetrwali również jako mieszczanie mieleccy. Mamy ich poświadczonych w wieku XVI, taką właśnie rodzinę Rzędzianowską. Prawdopodobnie uzyskali też również część działek w Mielcu jako mieszczanie przyszłego miasta. Więc mamy proces dobrze przygotowany, wprawdzie długotrwający, ale dobrze przygotowany, przemyślany i który zakończył się sukcesem, co właśnie potwierdzają już źródła z XV wieku, jak również oczywiście również późniejsze. Przepraszam za nie, trochę przedłużone wystąpienie i dziękuję za uwagę.